Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Usiądźcie wygodnie i oglądajcie. Pozwoliłem sobie dołączyć do jednego z moich ziomków z ekipy. O, widzę, że tutaj głosy są podzielone. Właśnie nie wiadomo, co jeździć, tak? Czy zabawy na placu zabaw, czy jednak asfalt? Ja zagłosuję chyba na asfalt. Mam dodatkowe dwa głosy. A, widzicie, tutaj zacięta walka. Mam fajne auta w klasie S1, ale w klasie A też mam fajne wozy, więc spoko. Powinno być... Kurde! Mam tego motherfuckera, to jest... Oh, to jest zajebisty samochód. W sumie chyba wam go jeszcze nie pokazywałem. Pokazywałem go na live'ie, tak. Zrobiłem go chyba na live'ie z Forza Horizon 3. Jeździłem nim troszeczkę, nawet na konsoli chyba nim śmigałem w 30 fpsach. Zobaczymy, jak się teraz będzie grało. Ale pamiętam, że wymiatał, po prostu rozpierdzielał wszystkich. A samochody właśnie z bardzo dużym prześwitem dobre są na ten taki plac zabaw. Bo to będziemy dzisiaj robić i będę grał razem z moim ziomkiem z ekipy. Pojawiła mi się taka opcja, aby do niego dołączyć. Nie wiem, czy ja go właśnie mam w znajomych, czy też nie. I nie wiem, czy on jeszcze tutaj jest, bo ja tu całą listę mam wyłączoną. Ale na pewno tym Ram Runnerem powinienem sobie dać radę. Na pewno powinienem. Także jedziemy. Tutaj widzę, że Ford Raptor próbuje mnie zepchnąć. A ja sobie pojadę na przełaj. Ten samochód jest naprawdę świetny. Jeździłem nim wyścig po takim offroadzie. No i nie wiem, czy tutaj dam radę przejechać. Wow, 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 wow. I drzewko. No, standard. W tym samochodzie jest taka ciekawa sprawa, bo mamy bardzo, ale to bardzo krótką trójkę. Nie wiem właściwie, do czego ona jest, ale tak, wrzuca się jedynkę, startuje się, zaraz łapie tą przyczepność. Doskonale, po prostu doskonale, perfekcyjnie tłumi wszystkie nierówności i w klasie A jest mega, mega szybki. Mówię wam, jest genialny, jest to genialny samochód do takiej jazdy. Po prostu świetny, naprawdę bardzo, bardzo fajnie się w nim czuję. I też wam go polecam, jeśli macie Forza Horizon... Oh shit. Forza Horizon 3. To zagrajcie sobie tym samochodem koniecznie, bardzo, bardzo łatwo go zrobić. Wszystko na miękko dajecie, stabilizatory, resory. Maksujecie go w klasie A i macie potwora, macie maszynę do wygrywania. Zaraz zobaczymy, czy ten ziomek właśnie jest jeszcze ze mną w sesji. Dawno nie jeździłem tych zabaw, bo ja przeważnie sobie robię wyścigi. O, shit. Straciłem wszystkie punkty pewnie. Szlak. Zobaczymy, jak poradzę sobie na tych zabawach. Wszystkie punkty poszły się walić, a na pewno miałem ich dużo. No, 20 punktów doświadczenia. A tam miałem chyba z 50 tysięcy nabite. Razy 90. No, zobaczymy, jak będzie na zabawach. Dawno, naprawdę bardzo dawno tutaj nie grałem. Jest A4E Power Leading. Ja nie wiem właśnie, czy ja mam go znajomych. Musiałbym gdzieś sprawdzić, ale teraz nie mogę tego sprawdzić. Co tu mi się kursor pokazał? Patrzcie, co on tu robi. Dum, 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 mogę sobie... O. Mam nadzieję, że zniknie. Damy był gdzieś, nie, tutaj. I pasek po... Nie, no to... Fajne to jest w tych aplikacjach Windowsowskich ze sklepu Microsoftowskiego, że możemy sobie szybko wejść tam do przeglądarki, gra się nie minimalizuje, ona gdzieś tam działa sobie w tle. Naprawdę to jest ekstra, ale z drugiej strony ciężko to nagrywać. No ja już nie mam tego problemu, bo mam drugi komputer do nagrywania i mi zgrywa po prostu cały ekran. Ale wcześniej pamiętam, że było z tym dużo, dużo problemu. Król. Czyli prawdopodobnie będzie dwóch królów. Tak, o, ja jestem królem, ja zaczynam akcję. Widzimy tutaj jakąś rajdówkę. Jest Subarka. Coś tam jeszcze było. Rajdówki są szybkie, skubane. Ale skoro ja mam tego gościa, to ja powinienem właśnie dużo na jakieś hopki różne jeździć. Ło, cholera! Trzeba uważać. Dużo na jakieś hopki, kryć się i naprawdę, naprawdę uważać, żeby się... O, wow, wow, nikomu nie dać. No i mam napęd na 4 koła, więc świetne przyspieszenie.
Wymienimy się. Ooooooo! Nie zabrał mi. Nie zabrał mi. Chyba nie. Nie zabrał mi, bo. Bo nie. Ktoś mnie goni, więc mi nie zabrał. Ja tego nie widzę na interfejsie. No, ktoś mnie tutaj próbuje. Lancia. Stracia. Co? Jak mnie. Co mnie dotknęło? Chyba lagiem. No nie. Ta Lancia ma teraz koronkę. Ło! Tego się po tobie nie spodziewałem. Dodżu. Gdzie ten król? Tutaj jest. Nie, to nie ten. To jest Jaguar. O kurde! Tam pojechał prosto, tu skręcił. Którego gonić? Dobra, trójeczka i próbujemy go tutaj. Ło, ten miał koronę, shit! Nie wiadomo w kogo celować. Kurczę, patrzcie jak ja ich tutaj wyprzedzam na prostej. Po prostu świetnie. Spróbujemy trochę inaczej niż wszyscy zajechać. Spróbujmy się na chwilę zastanowić, jak to rozegrać. Ten jedzie teraz tu na czołówę. Ja sobie w tym miejscu poczekam. Wrzucę ładnie jedyneczkę i... Aha, pojechał dołem, dobra. No, super! Ale mu zabrał. Kurczę, już na niego polowałem. Już tą wędkę zarzuciłem, a tu dupa. I teraz musimy zrobić taką samą akcję, bo widzę, że to zdaje egzamin. Tu pojechał i górą będzie jechał, skubaniec, czy nie? Górą pojechał. Ja! Siema! To on był? No super, ale... Tutaj coś jedzie. Moment. Sylwia driftowa, no to ten na pewno będzie mój. On tu nie ma szans. Jestem król, cyk. Nawet nie wiem ile mam sekund już nabitych. A trochę powinienem mieć. Teraz trzeba im uciec. Król mnie goni! Shit! Uciekaj ode mnie, bo będzie ich tutaj więcej, ziomek! Nie! O kurczę, ale mało brakowało! Nie! Dogoni mnie ktoś tam z tyłu. I ta chyba rajdówka, to subarka cholerna. No subarka jest szybka. Tak, Subaru. Nie straciła korony. Kurczę, zagapiłem się za bardzo. Koniec za 30 sekund. Pojedziemy tu. Okej, okay, może ja jeszcze zdobędę sobie koronkę. No chodź. Ło! Gdzie to pojechało? Aha, już ktoś mu zabrał koronę. Spoko, to jeszcze nie koniec świata. Jeszcze można odebrać. Nie no, 4 sekundy to już nie ma po co. Ach, kurde. No zobaczymy, który będę. Raczej wysokiej pozycji nie będę miał, no ale... A czwarta pozycja, a zaraz za mną jest kolej... Taki sam czas nawet, patrzcie, minuta 05, nieźle. A4E, to jest ekipa najlepsza na świecie, tak jest. Ajajaj. No, powiem wam, że ten Dodge jest po prostu mega. Bardzo mi się podoba i świetnie się nim jeździ, zwłaszcza na wyścigach. Do takich hopek też mam Bladwina. Bladwina się tak nazywa, czy Baldwin, nie wiem jak go się tam czyta. I on jest świetny, on jest też zajebisty, to zawieszenie jak tam tłumi. Ten jest bardziej wywrotny bym powiedział. A tamten nawet jak się leci w dół prawie że pionowo, to on i tak, kurczę, jakoś to wyląduje i na cztery koła i może już dalej jechać. Najlepiej też jak się na przykład tamtym wyskoczy bokiem, że się leci bokiem i on opadnie na ziemię, na jakiś shooter albo jakieś bezdroża, to on się od razu zatrzymuje i jakby jedzie do przodu w swoim kierunku. Taką ma zajebistą trakcję. To mi się super w nim podoba. Tylko ja mam go w klasie S2, z tym, że nie wymaksowanego. O, pff, spoko, znowu w tym samym miejscu, same zabawy w jednym miejscu będą.
Jakie hopki. Dobra, mam nadzieję, że trochę punktów się nabije od tych hopek. Dobra, chyba zaliczyło. 380 XP dostałem. XP, expa. Punktu doświadczenia. Ale nie wiem, czy w generalce będę wysoko. No, jestem na czwartej pozycji. To jest fajny samochód. Ja nie wiem, czemu ktoś wziął tutaj Silvię drifterską z 2000 roku. Ale ktoś wziął. Ten Ford Bronco też jest fajny. Ford Bronek powinno się na niego mówić chyba, nie? On jest dobry, naprawdę. Ja widziałem, tam ludzie porobili takie konfy z nim, że po prostu wymiatał na tych offroadach. No dobrze, co my tu mamy? Gonitwa flag. O, to jest chamskie. To jest chamskie, bo można komuś flagę odebrać, jak na przykład ktoś jedzie do punktu i zawsze jest kilku takich żebraków, którzy stoją przy punkcie i odbierają flagi. Zaraz zobaczycie, o co biega. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Tu oczywiście chodzi o to, aby jak najwięcej flag dostarczyć, nieważne, czy je ukradłeś, czy nie. I mamy dwa punkty. Jeden punkt trzeba dostarczyć, czerwone flagi do czerwonego punktu, żółte do żółtego, nie? Na tej zasadzie. O, i widzicie, ktoś ukradł flagę jednemu. Ja mogę być tym hamem. Ktoś już zdobył... Shit! Cofaj! Dziękuję. Tak właśnie się jest hamem. Frustrujące, naprawdę. No ten koleś nie będzie mnie już lubił. Ale nie może mnie zepchać, bo ja mam większy samochód. I pewnie on teraz będzie na mnie polował. Dobrze, teraz mogę do strefy czerwonej jechać. Znaczy muszę w sumie. Teraz w każdej chwili, jak ktoś mnie dotknie, to mi odbierze flagę, nie? O, tam już jeden, widzicie, żebrak. Ta Silvia właśnie, która nie może jeździć po tych bezdrożach. Ale zdobyłem kolejny punkt. I w sumie mogę teraz trochę pożebrać. Tutaj ktoś wziął flagę. Uwaga. O, żółta. Jest żółta flaga. Ale kurde, na górze. Nie, na dole. Kurde, tu ma czerwona. Ach! Dobra, jest moja. Jest strefa i... Lucek do boju! Spoko. Dobrze, Audi na celowniku. Gdzie pojedzie? Musi tam jechać. Ach, kurczę, dobrze się skrył. Już niebieskie flagi można zdobywać. A my pojedziemy sobie tutaj. 3, 2, 1. Siema, Audi! Ach, kurczę, no! Ach, ładnie to zrobił. Szybszy był. Tu mamy żółtą flagę. Ja nie wiem, czy to nie jest czasem mój ziomek. On to miał tam jakąś Audi. Ale nie wiem, czy to RS4, czy jakaś inna. O, zabrali mu. Czerwona, ach! Dobra, jest niebieska. Aha, chciałbyś mi zabrać, nie? I się tam napala na mnie. Ale ty mnie tą pierdziawką tam nie dogonisz. What the f... Co? Jak? Jak to? Skąd to tu? Jak się zanurzył skubany? Widzieliście to? What the fuck? Ja go nawet nie widziałem. Ach, dostarczył skubaniec. Zanurzył się pod wodę, ja go nie widziałem. Widzieliście go w ogóle? Skubańca cholernego? Tutaj nie. Tutaj mamy czerwoną. Na górze czy na dole? Kurde, ktoś tu się znowu ukrył. Aaa, ten się tutaj... O kurde, tam kolejna się czerwona pojawiła. Szkoda, że nie można wziąć dwóch. Tutaj atakują tych czerwonych. Ten się zawiesił. Spróbuję jeden zabrać. No elo. Dobra, jedziemy. O nie. Gaz. Kurczę. No, brakowało. Okej, za 11 sekund koniec. Udało się dostarczyć kolejną flagę.
Nie wiem, który będę, bo tutaj cały czas ktoś zdobywa jakąś. Tutaj mamy kogoś. Ach, kurczę, uciekł. No i który będę? Nie wiem, ze 4 zdobyłem, no nie? 4 albo 5? A nawet nie wiem ile. Ale na czwartej pozycji jestem, czyli nie byłem najlepszy. No jakby tutaj Sylwia wygrała, to ja nie wiem. Ale skąd ona się tam wzięła? I nie widziałem w tej wodzie tej Sylwii. Ona musiała jakoś chyba się zrespić. Kto bierze Sylwię? Może gościu dołączył w trakcie zawodów, ale nie wiem, no. Sylwię driftującą na offroady, na zabawy, i idźcie. Nie wiem, jak ci ludzie myślą. No dobrze. Trzecia pozycja, no to całkiem nieźle idzie. Gdzie mój ziomek jest? RS2. A to nie jest RS4. Ja myślę, że to właśnie ten ziomek, co ja tą audycję goniłem, to jest właśnie z mojej ekipy. Więc ja muszę z nim trzymać sztamę, to nie jest tak. Ja właśnie się zastanawiam, czy jak jesteśmy w jednym klubie, to czy ja mogę do was dołączać, nie będąc waszym znajomym? Czy tu koniecznie trzeba się dodawać do znajomych wszyscy? Dobra. Mi się pokazują tutaj powiadomienia w Windowsie, że ktoś pobił na przykład mój rekord. 200 metrów, to już tutaj jest. I to z mojej ekipy, ja tych ludzi nie mam znajomych, ale czy ja mogę z nimi grać od tako, nie dodając? No właśnie nie wiem. Kurczę, za co ja 670 dostałem XP Windowsa? Sporo, naprawdę. Zwłaszcza, że tutaj krótki dojazd był. Czyli cały czas w tym jednym miejscu. Ciekawe co teraz. Chyba teraz będziemy bawić się w zombie, czyli zarażonych. Tak myślę, bo chyba tutaj wszystkie po kolei zabawy będą. No zobaczymy, jak mi pójdzie, ale ten Dodge jest po prostu świetny. Ja się doskonale z nim rozumiem. Zupełnie jak z Lamborghini i Murcielago, tak samo. Świetne, świetne wozy. No i mega przyczepność. Jedynkę wrzucasz od razu z miejsca. But! A nie, że tam coś mielisz, kurczę. Tak myślałem, że zarażeni. Infected. Musimy uciekać przed jednym tylko, to ciekawe. Czasami dają po dwóch. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jest dwóch Warthogów. I teraz tak. O, tutaj nie pojedziemy. Najlepiej, żeby nie oberwać, to jechać zawsze za zarażonym na początku. Szukać go, nie wiadomo, który to jest. Na mapce są zaznaczeni tylko ci, co nie są chorzy. Warto się rozglądać tutaj dookoła. Czy czasem ktoś mi tu nie wyskoczy? Czasem... O! To chyba był zarażony. Ale mi się nigdzie tu nie pokazuje. A bo ja chyba mam te interfejsu rzeczy wyłączone. Dobra, to ja lepiej unikam wszystkich. Okej. Okay. To nie był zarażony. O kurczę. Tak, mam te elementy interfejsu powyłączane i przez to nie widzę część rzeczy. I między innymi tego, kto tu jest cholera zarażona, kto nie. Tam chyba pojechali. Także najlepiej to uciekać przed wszystkimi. Tutaj któryś z tych jest. Ten chyba tu po lewej był zarażony. I chyba goni mnie zarażony. Tak. O kurde, ale ja go nie... Kurczę, ja go nie widzę, no. On jest dla mnie taki sam jak wszyscy inni. Ja się nie mogę dać, absolutnie. Nie! Choroba. Tutaj mamy jednego. Ach, choroba, źle zjechałem. Dobrze, jedzie tam na górze Lancia. Skręciła tu. Och, kurczę, tego mogłem zaatakować. Do ataku! To Lancia jest? Jest! A czy to Lancia? Lancia! No i jeszcze jeden został. O, jeden najmocniejszy. No jednak tutaj trochę interfejsu wypadałoby włączyć, bo nie widać wszystkiego. Ale ja sobie ten interfejs powyłączałem, bo ja większość w Forzie to wyścigi jeżdżę online. A te zabawy to takie są, no.
takie do właśnie rozrywki bardziej. Znaczy wszystko jest do rozrywki, ale no jednak wolę wyścigi niż to. O, nawet czwarta pozycja. A gdzie mój ziomas? O, na dziewiątej. Czyli on musiał być jednym z tych pierwszych, który został zarażony. No trudno, zdarza się. Wolałbym jeszcze jakieś wyścigi sobie polatać. Później. No mało. Aha, bo tu się nie dostaje za te poziomy trudności i ułatwienia. Umiejętności. O, nawet sporo nabiłem sobie za umiejętności. Czas jako zainfekowany też trochę dostałem, ale chyba pierwszy nie będę w generalce jeszcze przez jakiś czas. Znaczy jeszcze chyba jedna zabawa do przejechania będzie. Prawie ZR1 bym wygrał. Tamtą ZR1 fajnie mi się jeździło w... O, jestem na drugiej pozycji, nieźle. Tą ZR1 fajnie mi się jeździło w Forza Horizon 2. Naprawdę, ja nie wiem, jakoś korweta mi się kojarzy zawsze z zarzucaniem dupy i wiecie, nadsterownością. A jednak w Forzie 2, Forzie Horizon 2 jakoś bardzo fajnie udało mi się zrobić ten samochód. Coś miał w sobie, jak to wołają. Ta korweta, ona ma coś w sobie. Czy nie? Ja jedę na przełaj, to 8 km jest aż, więc możemy sporo punktów sobie ponabijać. No i w dodatku mogę wam zaprezentować mojego Dodge'a Ram Runnera w akcji. Tylko on tak czasami ma tendencję do tego, żeby zaryć przodem i się tak jakby rozbija. O właśnie, nie podoba mi się to. Ale nic z tym nie zrobię, bo on taki jest. Zawieszenie jest już maksymalnie podniesione, a ten przód za bardzo opada. No nie ma się co dziwić, z przodu mamy przecież silnik, paka z tyłu jest najlżejsza, prawda? Wszystkie punkty! Szlak! To nic. Ale myślałem, że ominę to drzewko, ale tak jakoś zarzuciło głupio. Patrzcie, tu sobie jadą ulicą, ty sobie jedziesz pyk, elegancko. Cyk! To ja po prostu uwielbiam w Fordzie. Że się tak niektórzy mijają. Czasami jedziesz sobie ulicą, a ktoś nad tobą dosłownie przelatuje nad drogą. To jest ekstra, z taką dużą prędkością. Wziuu, i poleciał. I uwaga, trafię. Wow, trafiłem, ekstra. Ops, ops. Dawaj, panie Dodge'u. Nie zawiedź mnie teraz. O, świetna kombinacja, 1000 punkcioków. Ekstra. I chyba będę nawet pierwszy. Dostanę 6000 bonusu. Nie wiem, ja jechałem polnymi tak całkiem do dupy, a widzę, że... O kurczę. To już chyba wiem, co mnie czeka. Tutaj będzie hardkorowo. Mogę na dachu skończyć, bo tu są bardzo mocne hopki. Umiejętności 2000, bardzo ładnie poszło. 8000 w sumie. Powinienem być na drugiej, jest druga pozycja i niewiele mi brakuje do pierwszej. Mój ziomek na piątej pozycji, ale jeszcze chyba nie wszyscy dojechali, bo ktoś może driftować i zaraz nabije sobie tam po miliard punktów. Wtedy będzie problem. Okej. Cyk. Druga pozycja, całkiem nieźle, chociaż po piętach depcze mi Lamborghini Urus. Ale naprawdę do pierwszej pozycji brakuje mi niedużo. Wystarczy się trochę postarać. Widzę, że tacy niskolevelowi kierowcy się tutaj zdarzyli. Przeważnie mnie dobija do wysokopoziomowych. Czasami dobije mnie do takich, zwłaszcza na wyścigach, dobije mnie do takich kolesi, że uciekaj po prostu. A czasami, tak jak teraz. No dobra, co my tu mamy? Gonitwa flag. Znowu gonitwa flag, ale tym razem w tartaku. O! Może być ciekawie. Uwaga, uwaga. I start. Hmm,
Tu mamy flagę, strefa, niebieska flaga, czerwona, okej. Kradniemy niebieską flagę. Komu? Temu, dobra. Ach, choroba. Co? A, uciekł mi skubaniec. No, to nie idzie mi coś. Nieładnie, nie podoba mi się to. Już, kolejna? Spoko. Bierę ją. Nie widzę nic przez tą flagę cholerną. Zasłania mi widok trochę. Próbujemy tak pojechać dookoła odrobinę. Rzuca dupelę. O, nie. Haha, takiego wała. Miałem mu powiedzieć brzydko, ale nie powiem tak. No co no, poniosą je. Tu mamy czerwono. Czerwono flago. Gdzie ty jesteś, czerwono flago? Ej, uciekł tam. Ach, jedź. Choroba, no. Dawaj. Oh. No nie idzie coś. Tym razem mi nie poszło, nie pójdzie. Dawaj. Kurczę, no. Szlak. What? Ja go nawet nie widziałem. Drugi raz mi się już tak zdarzyło z tymi flagami dzisiaj. I pięknie, udało się wyminąć. Choć było strasznie, było blisko. Dobra, tam niech zdobędzie flagę. Niech przestanie być niewidzialny. Gdzie on jedzie? Tutaj. Choroba, skręcił. Tutaj jest. Wow, co za zdarzenie. Nie, już tamten pojedzie, spoko z wieścią. Ma na lajcie, a tu się co dzieje? Wow, ale poleciał. I uwaga, celujemy w lunchie. Na razie, nygę. O kurczę, tu był jakiś. Tu mamy Nygusa, chodź tu. Mój punkt. Ła! Nie! Gaz. On nie spadł. Nie, no kurczę, już tak niewiele brakowało, żeby dostarczyć flagę. Ale trzecia pozycja jest. No, powiem wam, że całkiem nieźle poszło, widzę. Sporo tych flag dostarczyłem, a miałem wrażenie, że... że nie dostarczyłem aż tak dużo, a okazuje się, że wszyscy dostarczali cały czas, ale nie było takiego, co by się bardzo wybijało przed szereg. To mi się podoba. Ciekawe, czy będzie pierwsza pozycja. No, myślę, że ciężko będzie. Chociaż 13 tysięcy zdobyłem, więc są spore szanse i uwaga, pierwsza pozycja. Niewiele brakowało do tego drugiego gościa, co jest drugi. Ale pierwsza pozycja, a nasz aziomek z naszego teamu, z naszego klubu, siódma. Także też dobrze mu poszło, myślę. No, tak poniżej połowy stawki, ale i tak dobrze sobie radził. Tam kilka wyścigów w poprzednich zawodach widziałem, że tam nieźle sobie radził, był na drugiej pozycji, no ale niestety nie nagrałem.
Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.